Yo, hej, cześć, siemanko, z tej strony VTR, witam was w kolejnym odcinku z Clash Mini i wczoraj udało się wbić top 400, więc dzisiaj chciałbym wam pokazać, jakim deckiem gram. Zrobimy sobie oczywiście push na ladderze, zrobimy sobie jedną lub dwie gierki, pokażę wam, jak gram, czym gram i ogólnie zapraszam do oglądania. Jeśli odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę, możecie zostawić subskrypcję, no i napiszcie na dole w komentarzach, czym wy gracie. Także zapraszam do oglądania. Ok, let's go. Na samym początku udało mi się wbić Diamond 3 i pniemy się do góry po legendarkę. Dobra, na którym jestem aktualnie miejscu? Aktualnie jestem na... Foce, gdzie ty jesteś? 476. Chyba nie ma źle, chyba nie ma najgorzej. Ja wiem, że gdyby każdy mógł grać tego ladera, to moja pozycja byłaby o dużo, dużo, dużo niższa. To znaczy, wiecie, tu chodzi mi o te challenge coiny, że jednak ja mam za co je kupić, a na przykład większość z was nie ma i większość z was na pewno gra lepiej ode mnie w tą giereczkę, ale nie ma jak pushować. No to jest troszkę smutne, bo to od razu widać też, kto ma, wiecie, kto ma ktoś troszkę więcej pieniędzy i może sobie kupić te challenge coiny. A dobra, a teraz deck. Czym gram? Electro Wizard, Archer Queen, Spear Goblin, Bowler, Giant Skeleton i Guarda. Mam jednego, chociaż czasami go zamieniam i zabieram sobie coś innego. Dobra, spróbujmy. Zagramy sobie na Rumble, bo wczoraj wam o tym mówiłem, że właśnie Rumble jest, kurczę, o wiele, wiele lepsze, tak mi się wydaje, że lepiej jest po prostu grać niż, wiecie, niż zrobić tam, nie wiem, 5 setów na duelu z jednym gościem, nie? I się męczyć i wiemy wtedy, jakie on ma jednostki i tak dalej. A nóż widelec, tutaj może się nam trafić gościu, nie wiem, na przykład dwóch słabszych, a jeden mocniejszy, to i wchodzimy do tego półfinału. Ja na przykład, jak już mam półfinał, albo nie, jak nie wyjdę z grupy, to mam minus 2 pucharki, ale jak już uda mi się zająć czwarte miejsce, to mam plus 2 pucharki. Dobra, czekamy na mecz. Okej, mój pierwszy mecz mamy tutaj na Kinga, gościu Gas Root. Dobra, używam sobie tak i tak. I postawię Archer Queen z tej strony. Postawiłem sobie Giant Skeletona na lustro, żeby po prostu zdublować tą kartę, a może się uda. On sobie zdublował Barbarianka, postawiłem sobie, kurczę, mogłem sobie postawić Bowlera na środek, ale zobaczcie w tym momencie, on szósty level Kinga, ten King jest całkowicie bezużyteczny, ja w tym momencie mam boost, ale nie wiem, czy się uda zabić, chyba się nie uda zabić. Niestety nie, kurczę, Electro Wizard jest, ej, Electro Wizard to jest strasznie mocna karta i kurde, gdybym miał Bowlera na midzie, to bym wygrał, widzicie? Tutaj wystarczy, że postawimy jedną źle kartę i mamy mecz w plecy. Dobra, gramy teraz na Edodo i znowu sobie zdubluję. Tutaj sobie postawię. Nie postawię tam. Zrobimy coś takiego. Tak. Ok, zostało mi jeszcze dwa Eli, więc mogę sobie postawić Guarda z tej strony. No i spróbujmy. On na pewno po prawej stronie coś postawi. Albo to będzie Miner, albo nie wiem, co tam jeszcze będzie. Dobra. Okej, okay, postawił goblina, tutaj max level, ale to mu nic praktycznie nie pomoże, bo zobaczcie sobie, co się w tym momencie dzieje. Ten King został chwycony, Archer Queen dostaje boosta i jeszcze jeden mecz i wchodzimy do półfinału. Ej, ogólnie jest ciężko. Ciężko się gra, bo trafiam na coraz to lepszych graczy, którzy mają, nie wiem, mają Herosa na 8, 9 levelu. Nawet udało mi się grać na gościa, który miał 10 już level. Tak, już tacy istnieją. Już tacy mają, no i znowu gram na tego Gas Root, więc ja sobie chyba najprawdopodobniej zdubluję Bowlera. Tu mam jeszcze ten. Okej. Okay. Kurde, zrobię coś takiego, nie? To może być ogromny błąd. On tutaj ma healerkę. Okej, okay, co on może zdublować? Ja na pewno dubluję w tym momencie Bowlera. Chociaż nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, ale dobra. Aj! Trafił mnie tam goblinkiem, dobra. Szkoda, że nie mogłem... Dobra, nice. Nice. I teraz poleci boost. Teraz poleci boost i w tym momencie wygrywam. Zobaczcie sobie, jak... Chyba wygrywam. Tak, jest. Let's go. Let's go, let's go, let's go. I przechodzę sobie do półfinału. I teraz będę grać w półfinale. Nie wiadomo jeszcze na kogo. Dobra, udało mi się zrobić. Z gościem, z którym przegrałem na początku, on odpadł. Dobra, na kogo będę grać? Mamy... Dobra, będę grać na Monka. Monk, jeśli ktoś ma dobry deck, to mogę z nim przegrać. Dobra, postawię coś takiego.
Tak zrobię. Tutaj sobie dam. Tak. Co on tam ma? On ma jeszcze Spear Goblina, więc może być ciężko. Zasłonię sobie... Dobra, spróbuję tak. Zostało mi jeszcze 3 Eli. To mogę sobie użyć. Okej, chociaż żałuję, że nie zabrałem sobie Bowliego. Nie zrobiłem sobie Bowliego na max, bo jednak on już na 2 gwiazdki jest bardzo mocny. Okej, kurde, Goblin. Zobaczcie sobie. Spear Goblin. Trafia mojego Elektryzarda, ale on przeżył. Dobra, jest dobrze. Okej, 9 level Monka. I bardzo możliwe, że to wygram. Dobra, let's go. Let's go. Widzicie to? Można wygrać. Można wygrać, dobra. Józefa przegrywa i ja w tym momencie wchodzę do finału. Eren versus VCR. Okej. Dobra. Zobaczmy, jaki on ma deck, skoro on tak bardzo daleko zaleciał. Coś takiego. Ma Bowliego i nie wiem, czy nie będzie go stawiać z prawej strony. A zrobię tak. Też sobie wezmę Bowliego, ale jego zostawię na midzie. Tu zrobię tak. Tu zrobię tak. Tego Guarda sobie jeszcze ulepszę. Chociaż, kurde... Guarda ulepszyłem i nie wiem, czy to nie będzie błąd z mojej strony. Mogłem w sumie chyba Electro Wizarda na drugi level zrobić. Kurde, Bowli po lewej stronie. Zobaczcie, on nie zmienił. Nie zmienił. Więc będzie bardzo ogromny problem. Okej, okej, okej. Let's go, let's go, let's go, baby. Let's go, let's go. Big. Dziękuję, do widzenia. Tak właśnie VCR wygrywa, tak właśnie gra. Okej. Champion w tym momencie wygrywa mecz i tutaj na Rumble dostaje plus 10 pucharów i 26 golda. To się opłaca. Naprawdę to się opłaca, wam powiem. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden meczyk. Okej, gram teraz na Mortisa i tutaj z nim jest delikatny problem, więc od razu sobie użyję Giant Skeletona i może będę mieć Electro Wizard. Aha, nie mam tyle Eli. Dobra, czyli muszę skorzystać z Bowliego. Tutaj dość ciężko się gra, bo jednak wiecie, ten Mortis wbija do was, może to Archer Queen szybko zabić, więc fajnie też czasami jest mieć obstawę i myślę, że Electro Wizard byłby tutaj najlepszą propozycją. Okej. Dobra, 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 dobra i niestety Giant Skeleton nie uchwycił mi... Dobra, nice. O, let's go, let's go. Wygrałem, wygrałem. Dlatego mówię, że Rumble jest lepszą opcją. Okej, jeszcze widzę, że mam Kinga i mam Mortisa, więc dobra, gram tutaj teraz na Mortisa, okej. No, on gra dużą pekką, więc dobra, Giant Skeleton musi zostać. Z tego co widzę ma jeszcze... Okej, Kinga, coś takiego, tak. I tak, dobra, zaryzykuję. Zostawiam Bowliego na midzie. Bowli bardzo dobry, Electro Wizard bardzo dobra karta, Giant Skeleton bardzo dobra karta, Spear Goblin bardzo dobra karta. Okej, 9 level Mortisa. Niestety mój Bowli w tym momencie słabo, więc ten mecz na pewno przegram. Zobaczcie sobie, jakie to jest potężne. 9 level. Nie mam szans. Nie mam szans tutaj. Pekka. Knighta użył Mortisa i Goblinka. Dobra, przegrywam. Więc teraz będę grać o przejście. I proszę, albo będę grać znowu z tym Sans. Dobra, nie zmieniam ustawienia. Zostaje tak, jak było. Z tego, co widzę, on ma Walkirię. Ja sobie ulepszam Elektro... szkoda, że nie mogę mieć... Kurczę. Troszkę słabo wam powiem. Mega słabo. Okej, zrobię tak. Spróbuję. Zaryzykuję. I mogę to przegrać. Ten Bowli mnie troszkę martwi. Kurczę, Bowli leci w stronę Archerki. Mega słabo. I teraz Mortis leci w tą stronę. Okej. Electro Wizard, Bowli. Tego się niestety nie będzie dało wyciągnąć już. Chociaż, 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 chociaż. Let's go, let's go, let's go, let's go, baby, let's go, baby, let's go, baby, let's go, półfinał. Kurde, nie sądziłem, pomimo tego, że mój Bowli zmisował, a jego Bowli trafił, to wygrałem tutaj. Kurde, on miał bardzo wysoki level na tym Mortisie, nie? Szósty? Czy nawet wyższy? Dobra, i teraz gram przeciwko... Kojarzę tego gracza i nie wiem, czy on nie ma bardzo wysokiego levelu na Mortisie. Okej, zmieniam od razu, zostawiam sobie Bowliego tutaj. Dam sobie jeszcze Spear Goblinka, może po tej stronie. Okej, Guard zostaje. Dobra, Bowli. Bowli, let's go. Bowli, proszę, może ci się uda. Widzę, że ma Guarda, ma Giant Skeletona, Mortis, Electro Wizard tak samo. Ja w ogóle zrezygnowałem z Minera. Znaczy, czasami sobie zamieniam tego Minera na Spira. Okej. Nawet dobrze poszło, nawet dobrze poszło to rozstawienie. Dobra, on ma szósty level.
Ja tutaj mam guarda. Okej, okay, nice. Jeszcze. Let's go. Bowli zatrzymuje i wchodzimy w tym momencie do finału. Okej. Słuchajcie, tym deckiem wygracie wszystko, nie? I zobaczcie sobie, nawet nie musicie mieć max leveli. Max leveli, jeśli chodzi o minis, nie? Okej, gram na Pekka, Archerka, więc na pewno mi się przyda lepszy Bowli i może lepszy Electro Wizard. Więc na pewno robię coś takiego. Zrobię tak, pozamieniam sobie troszkę. Okej, chociaż wyczuwam, że on teraz wszystko postawi po lewej stronie, więc jeśli tak się stanie, to mogę mieć przegrany mecz. Nie, idealnie. 7 level. Tam widzę Spear Goblinek. Okej. Mój Bowli. Let's go! Okej. Nice. Także mamy w tym momencie Grand Final Champion. Let's go. Po raz kolejny, drugi mecz wygrany i plus 20 pucharków. Także już się przesunąłem na pewno o bardzo dużą ilość pozycji. Okej, w tym momencie jestem 434. Myślę, żebym zrobił jeszcze 2 mecze, wygrał i byłbym już z powrotem na swoim miejscu. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Clash Mini. Widzieliście mój deck, widzieliście jak gram, bez żadnych cięć, także wow, super. W ogóle gra mi naprawdę mega siada i super, bo radzę sobie z osobami, które mają herosów na bardzo wysokim levelu, nie? A tak to spoko. No, także to tyle. Trzymajcie się, po cześć. Yo.